W galerii Nowa Przestrzeń przy Miejsku gminnym ośrodku kultury w Lidzbarku odbył się werniczasz wystawy prac fotografików działających pod egidą Lidzbarskiego Klubu Fotograficznego oraz twórców z regionu z tym klubem sympatyzujących. W galerii pokazano blisko 50 prac o różnorodnej tematyce i technice wykonania. Najwięcej miejsca zajęła tradycyjna w wyrazie fotografia portretowa i pejzażowa, ale znalazły się też kadry tzw. makrofotografii ukazujące w dużym zbliżeniu fascynujący świat natury. Obok zdjęć wykonanych przy pomocy profesjonalnego sprzętu fotograficznego Pomieszczono też ujęcia z telefonów komórkowych i prostych aparatów automatycznych, które także, co warto podkreślić, reprezentują wysoki poziom artystyczny. Wreszcie zdjęcia barwne znalazły się na ścianach galerii obok kadrów czarno-białych. Kameralną, pomimo licznie przybyłych gości, atmosferę wernisarzu ubarwiły występ solistki Joanny Przyborowskiej, poczęstunek oraz inspirujące dyskusje nie tylko o fotografii. Wystawę można oglądać do końca lutego w galerii Nowa Przestrzeń znajdującej się na pierwszym piętrze Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Zapraszamy!